Na początek informacje z kraju. Zmiany w traktatach Unii Europejskiej. Komisja do spraw konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego zagłosowała dziś w tej sprawie. Większość członków tego ciała popiera nowe rozwiązania. Jakie to zmiany i co oznaczają dla Polski? O tym Konrad Warzocha. Traktaty Unii Europejskiej to rzecz święta i już sam pomysł majstrowania przy nich dla zaspokojenia celów jakiejś grupy jest świętokradztwem. Jeszcze gdyby to miały być korzystne dla państw członkowskich zmiany, ale w tym przypadku to... Początek czegoś, co ja nazywam superpaństwem, państwa europejskiego, gdzie suwerenem jest to europejskie państwo, a rola państw członkowskich jest redukowana do roli landów, takiego porównania, czy województw można by użyć. Europoseł Jacek Sariusz-Wolski mówi o federalizacji, podstawowej zmianie traktatowej, która uderza w suwerenność i niezależność państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty. To zmiana centralizująca władzę Unii Europejskiej, zwyczajnie odbierająca państwom członkowskim możliwość decydowania o własnych sprawach. Będziemy po prostu terenem zarządzanym z zewnątrz. Nie żadnym państwem, chociaż pozory państwa, cały ten teatr demokratyczny pozostanie. I to w kwestiach dla państwa kluczowych. Zmiany zakładają bowiem oddanie całkowitych kompetencji w zakresie ochrony środowiska i bioróżnorodności w ręce Unii Europejskiej, co oznacza, że Polska nie mogłaby samodzielnie decydować o normach środowiskowych, a rolnicy musieliby uprawiać akurat to, czego żąda Unia. Jednak to, co najbardziej szokuje, to zmiany, które przez polską prawicę postrzegane są jako zamach na bezpieczeństwo państw narodowych. Jakby to było, gdyby Polska nie mogła prowadzić innej polityki zagranicznej względem Ukrainy niż Niemcy? Ukrainy dzisiaj by nie było. Takich przykładów można by mnożyć setki. Bo jednym z obszarów, w których zwiększy się udział kompetencji centralnych Unii, jest polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. To oznacza wpływ na każdą suwerenną decyzję Polski w zakresie uzbrojenia, liczby żołnierzy, rodzajów sił zbrojnych i zakresu obrony. Niech każdy się zastanowi, czy chce, żeby o przyszłej nielegalnej migracji do Polski decydowali polscy urzędnicy, czy mają o tym decydować brukselscy urzędnicy. Bo ochrona granic państw członkowskich to również nowa kompetencja centralna Unii. Zmieniając traktat w tym miejscu, Unia rozwiązałaby sobie problem z oporem Polski i Węgier w kwestii przymusowej relokacji migrantów. Zmiany miałyby objąć również sfery leśnictwa, zdrowia publicznego, obrony cywilnej, przemysłu i edukacji. Kolejne dziedziny, nad którymi pieczę miałaby od teraz sprawować Unia. Polska i Europa zmieni się na całe dekady. Trzeba powstrzymać to szaleństwo. Idziemy w kierunku przecież całkowitego podporządkowania się Unii Europejskiej. I teraz gwóźdź do trumny. Narzędziem do osiągnięcia tych celów ma być kolejna traktatowa zmiana. Likwidacja prawa weta w 65 obszarach właśnie obronności, bezpieczeństwa, budżetu i podatków. Krótko mówiąc, jeśli Unia zdecyduje, że Polska ma nie mieć armii wcale, to nie pomogą sprzeciwy, nie będzie potrzebna jednomyślność. Wystarczy głosowanie większościowe i Polska jedną decyzją Unii rozbraja się. O własnych finansach Polska też nie będzie mogła decydować. Wielcy gracze Unii będą to robić. Gdyby te traktaty były przeforsowane w ten sposób, jak chce Berlin i Paryż, tak, to byłby atak na naszą konstytucję. Niemców i Francuzów denerwuje to, że w Polsce są niższe podatki niż tam, w związku z tym nasza gospodarka potrafi być konkurencyjna, teraz przestanie być konkurencyjna. To wszystko realizacja założeń państw tak zwanej starej Unii, tych, którzy mają rządzić Niemiec, Francji, Belgii, Holandii. Musimy odważyć się na to, by niektóre kraje szły do przodu szybciej niż inne. Nie można zamykać się na tych, którzy idą wolniej, ale musimy mieć prawo, żeby iść szybciej. Taka to wspólnota. Dla TVP3 Konrad Warzocha, TVP Info.